Witam Państwa serdecznie, dzień dobry. Dzisiejsze spotkanie w Bydgoszczy dotyczy mieszkańca Znakła nad Litecią, który poprzez swoją działalność pomiędzy 2010 rokiem a 2015 stworzył, można powiedzieć, piramidę finansową. W wyniku działania piramidy finansowej, tutaj panie, które są razem ze mną, zostały ofiarami oszustwa na kwotę około 500 000 złotych. Pieniądze, które były wpłacane mężczyźnie, mieszkańcowi Znakła nad Litecią, były to pieniądze, które były przekazywane na tak zwane inwestycje, które mogą przynieść znaczne zyski, oczywiście po przekazaniu pieniędzy. W 2014 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zainteresowała się nielegalną działalnością mężczyzny. Oczywiście w wyniku tego zostało wszczęte oczywiście śledztwo, które dotyczyło tak zwanej nielegalnej działalności parabankowej. Niemniej jednak w tym przypadku konkretnym mężczyzna poddał się dobrowolnie karze. Natomiast co do pozostałych kwestii oszustwa, były prowadzone czynności, które zostały umorzone. W tej chwili biuro nasze doprowadziło do sytuacji takiej, że zostało wszczęte ponowne postępowanie, które zostało wszczęte w maju 2017 roku. I może ja przekażę paniom tutaj głos, żeby przekazały Państwu, na czym polegał cały proceder, dlaczego dały się oszukać, czy są jeszcze osoby, które mogą w jakikolwiek sposób dołączyć do grona tych, którzy są pokrzywdzeni tą właśnie działalnością. Myślę, że to dalej rozwiniemy. Niemniej jednak ja może przekażę tutaj głos w pierwszej kolejności pani Magdalenie Czyż, która Państwu przekaże od samego początku, jak wyglądała sprawa procederu, którego stały się pani ofiarą. Bardzo proszę, pani Magdalenie. Cały proceder rozpoczął się u mnie w moim przypadku w 2012 roku. Dostałam wizytówkę pana Krystiana Jabłońskiego, który prowadził firmę brokerską Trade Hawk. Na podstawie jak gdyby takiego naszego kontaktu spisaliśmy umowę inwestycyjną bardziej w formie pożyczki. Sugerował on, że w zasadzie wypracuje jakiś tam, powiedzmy, poziom zysku dla nas. Nasza współpraca przez rok czasu układała się dość dobrze, to znaczy dość dobrze w sensie takim, że nie było problemów z jego jak gdyby taką tutaj płynnością finansową, tak. Dokładnie. Natomiast po roku czasu dostałam informację, że mogą być jakieś problemy i od tego czasu w zasadzie się rozpoczęły problemy. A mianowicie takie, że nie odbierał telefonów, nie oddawał pieniędzy i w zasadzie cały czas do dnia dzisiejszego wymiguje się z tego, twierdzenia, że nie ma żadnych pieniędzy, aczkolwiek no, tutaj pan Krzysztof doszedł do tego, że wcale tak nie jest do końca. Mało tego, po tym 2013, gdzie zasugerował, że ma jakieś problemy, jak gdyby dalej prowadzi swoją działalność do 2015 roku, mając świadomość tego, że w zasadzie nikomu nie odda pieniędzy. Oczywiście Krystian Piotr, zaznaczamy, że nie używamy niestety nazwiska ze względu na powiedzmy tutaj brak możliwości ujawnienia tego nazwiska, żeby nie doprowadzić do sytuacji takiej, że Państwo, jak również my, będziemy oskarżeni przez Krystiana J. My prowadzimy w tej chwili bardzo wnikliwe działanie mające na celu ujawnienia ewentualnie tej właśnie przestępczej działalności, której pan Krystian J. oszukał wiele osób. Tych osób może być oszukanych na kilka milionów złotych. Ja może przekażę tutaj głos pani, żeby również przekazała informację, jak to wyglądało, od kiedy doszło do współpracy z panem Krystianem J., jak wyglądała cała sytuacja, która dotyczyła, powiedzmy, inwestycji, które pani niejako powierzyła panu Krystianowi J. Bardzo proszę. Ja zainwestowałam w 2013 roku pierwsze pieniążki po sprzedaży nieruchomości. Mając te pieniążki, stwierdziłam, że fajnie by było je ulokować się w bezpiecznym miejscu. Po rozmowie z siostrą wydawało się, że inwestycje, które prowadził Krystiana, są bezpieczne. Zapytałam też oczywiście o płynność. Siostra potwierdziła, że ta płynność jest, bezpieczeństwo i inne rzeczy, więc też zainwestowałam te pieniążki. Praktycznie pół roku później już zaczęły się tak naprawdę już schody. Oczywiście miałam tutaj właśnie od siostry pierwszy sygnał, że coś jest z płynnością finansową.
No od razu wypowiedziałam umowę. Oczywiście on zgodził się nam oddać pieniążki w ciągu miesiąca, no oczywiście zgodził nas przez następne 2 lata. Ja przypuszczam, że tych osób jest dużo, dużo więcej tutaj poszkodowanych, zdecydowanie. Mamy też informacje takie, że ten człowiek właściwie przymusza, inaczej prowokuje osoby do wzięcia kredytów, które później pseudo inwestuje i zarabia dla tych ludzi pieniądze. Są to naprawdę biedni ludzie czasami, więc uważam, że no, zgłaszajcie się Państwo, bo dokładnie. My zgłosiliśmy to do prokuratury, wszczęte jest postępowanie. Im więcej nas będzie, tym ten człowiek po prostu odpowie na swoje czyny. To wszystko. Oczywiście takie sytuacje bardzo często zdarzają się, że osoby takie, które prowadzą działalność parabankową i tworzą piramidy finansowe, w pierwszej fazie regularnie wypłacają pieniądze. Co to znaczy? To jest tak zwana zachęta dla tych, którzy inwestują, którzy mają inwestować. Są to ich pieniądze, które są wypłacane. Czyli z tej puli, które uzyskuje oszust, tak jak w tym przypadku Christian Jot, któremu pobierzały osoby swój majątek, on z tych pieniędzy wypłacał tym ludziom pieniądze regularnie. Każdego miesiąca, czy to bezpośrednio gotówką, czy też przelewami bankowymi, były przekazywane pieniądze na konta osób tak zwanych inwestorów. To proszę Państwa, z przykrością muszę powiedzieć, żadnych inwestycji nie było. Żadnych inwestycji, które przynosiłyby pieniądze dla Christiana J. nie było. Było to absolutnie, z pełną odpowiedzialnością, tutaj muszę powiedzieć, z góry zamierzone oszustwo i wyłudzenie tych pieniędzy od tak zwanych osób, które powierzyły mu swój majątek, a on z tego majątku te pieniądze wypłaca. My mieliśmy parę tego rodzaju przypadków w Polsce i to na bardzo dużą skalę, gdzie osoby, które były przez nas odnajdywane niejednokrotnie, które były w pierwszej fazie poszukiwane przez prokuraturę, później odpuszczone działania poszukiwawcze, ponieważ prokuratura niejednokrotnie mówiła, idźcie sobie do sądu cywilnego i sądźcie się z ludźmi. Później znów przychodzą do nas zapytania, czy to z Wydziału do Zwalczania Przestępczości Gospodarczej, co dzieje się z tymi ludźmi. Tak jak w przypadku, powiedzmy, państwa B z okolic ze Śląska, którzy oszukali ludzi na około 10 milionów złotych, skończyli jako krojący sałatki owocowe w West Beach, 70 km od Londynu, gdzie praktycznie stali po kostki w wodzie i pracowali fizycznie. Przetracili wszystkie pieniądze. Powierzone pieniądze od ludzi przetracili. Tak w tym przypadku myślimy, że jednak Christian posiada majątek, posiada tutaj w tym przypadku gotówkę, która była inwestowana przez osoby, które powierzały mu swoje pieniądze. Niemniej jednak z góry założył sobie wyłudzenie, oszustwo i nierozliczenie się z ludźmi, którzy swoje pieniądze powierzyli. Także jeżeli są jakiekolwiek osoby z tego terenu, czy też z terenu naszego kraju, które Christianowi J. z nakła nad notecią powierzyły swoje pieniądze, a były prowadzone czynności, tak jak powiedziałem, przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2014 roku i tutaj no, Christian J. poddał się wszakże dobrowolnie karze, tylko czym jest, proszę Państwa, takie poddanie się dobrowolne karze? Jest to niejako dalszą zachętą dla oszustwa do popełnienia kolejnych przestępstw, ponieważ mamy do czynienia w tym momencie z tak zwanym świadomym, bezkarnym, dalszym działaniem, gdzie ta kara nie jest współmierna absolutnie do tego, co faktycznie zrobił i na jakie kwoty oszukał ludzi. Gdyby Christian J. popełnił wyłudzenia na szkodę Skarbu Państwa, sądzę, że prokuratura podejmowałaby zupełnie inne kroki w stosunku do niego, gdyby wyłudził VAT, czy też nie zapłacił podatku. Sądzę, że czynniki, instytucje państwowe zajmujące się tego rodzaju, powiedzmy, procederem, wiedziałyby, co mają zrobić, jak ewentualnie odzyskać pieniądze, bądź też jakie sankcje karne wyciągnąć w stosunku Christiana J. To w tym przypadku niestety obrona własności prywatnej nie jest do końca uregulowana w naszym kraju. I tu jest ukłon do Ministerstwa Sprawiedliwości. Zwróćcie na to uwagę. Ponieważ jak Polska istnieje, czy to była Polska powojenna, czy to była Polska PRL-owska, czy to była Polska
już po wprowadzeniu demokracji do naszego kraju, w zasadzie nikt nigdy nie dbał o tak zwaną własność prywatną. Kto stoi w obronie własności prywatnej? Praktycznie nasze biuro dostaje wiele sygnałów i wiele informacji na ten temat. Niemniej jednak pozostajemy samotni w tej walce z tego rodzaju przestępczością, ponieważ zazwyczaj organy ścigania kierują ludzi na drogę postępowania cywilnego. A muszę Państwu powiedzieć, że takie postępowanie, raz, że jest długotrwałe, dwa, że jest mocno uciążliwe, trzy, że nawet po uzyskaniu takiego postanowienia sądu o zwrocie tych pieniędzy, które zostały powierzone, no, jeżeli osoba będzie poddana postępowaniu komorniczemu, w żaden sposób nie jest w stanie zapewnić tych zwrotów, bo powie, że nic na siebie nie ma. Przepisują wtedy majątki oszuści na swoich najbliższych. Owszem, walczymy, powiedzmy, z tego rodzaju, walczy się z tego rodzaju procederem, żeby ujawniać niejako te majątki, ale w jakich przypadkach? W przypadkach, proszę Państwa, wyłudzonego VAT-u, czy też w przypadkach nierozliczenia się w stosunku do Skarbu Państwa. Także tu jest apel do wszystkich tych za pośrednictwem państwa. Jeżeli są jakiekolwiek osoby pokrzywdzone, zgłaszajcie się na telefon alarmowy biura 600 007 007 bądź kierujcie informacje do prokuratury lub na policję i przekażcie to, że sprawa dotyczy Krystiana J., który dopuścił się wielu wyłudzeń na szkodę osób, które powierzyły mu swój majątek. Jeżeli są Pani jakieś pytania, bardzo proszę. Proszę. Z tego, co zrozumiałem, wynika, że w Polsce można popełniać przestępstwa na szkodę osób prywatnych i tak naprawdę biec do wymiaru sprawiedliwości, by się schronić tam poprzez dobrowolne poddanie się karze. W tym czasie ukrywając ten majątek i... Bo właśnie toczy się w Polsce dyskusja na temat tego, by pozbawiać przestępców tych majątków, które wypracowali na drodze przestępczej. Czy tutaj ABW w jakikolwiek sposób zaproponowało współpracę w zakresie ustalenia, gdzie te przepływy nastąpiły, kto stał się beneficjentem tego przestępstwa? Mam jedną rzecz, że ABW prowadziło przede wszystkim postępowanie w związku z tak zwaną nielegalną działalnością parabankową. I to był zakres. Natomiast jeżeli chodzi o oszustwo, wyłudzenie, to w jakikolwiek zostało odstawione na bok. Na początku byliśmy potraktowane jako poszkodowane, natomiast w momencie, kiedy chcieliśmy uzyskać informację, co jest w naszej sytuacji tutaj, bo chcielibyśmy oczywiście w sądzie zeznawać, okazało się, że sprawa już jest po sprawie, tak? Więc nawet sąd nas nie powołał jako świadków. A w pierwszym momencie dostaliśmy informację, że jesteśmy potraktowani jako poszkodowani. Tak? Pokrzywdzeni, dokładnie. Status panie uzyskały i osoby, które zostały pokrzywdzone, przesłuchane przez ABW, zostały przesłuchane oczywiście, ale przede wszystkim tu ten bardziej wątek nielegalnej działalności parabankowej był bardziej istotnym i znaczącym elementem dla prokuratury, jak również dla ABW, aniżeli wyłudzenie i oszustwo na szkodę tej państwa jako osób pokrzywdzonych tym procederem. Czy macie Państwo kontakt z innymi osobami? Chodzi o stworzenie być może pozwu zbiorowego i na tej podstawie domagania się ścigania. Ja nie wiem, czy siostra ma kogoś. To znaczy, znam parę osób, ale my jesteśmy jedynymi osobami, które mają jakiekolwiek dokumenty, ponieważ wszelkie przelewy, nie było przelewu, tylko my miałyśmy przelewy, czyli działałyśmy zupełnie jak gdyby na takiej linii legalnej. Natomiast Krystian proponował tym ludziom branie tych kredytów, ale nigdy te kredyty nie przeszły przez jego konto. To były pieniądze dawane pod stołem, tak zwane. Czyli osoby brały kredyt, oczywiście spłacały. Krystian sterował tak zwanym elementem, jak spłacać, żeby nie mieć zarzutów. Dwie pierwsze raty kredytowe zostały spłacone. Natomiast pozostałe pieniądze, tak jak tutaj pani Magda mówi, zostały przekazywane mu pod stołem i on w sumie nie ponosił żadnej odpowiedzialności. Natomiast zachętą dla tych osób miało być wzięcie kredytu, powiedzmy przyjmujemy hipotetycznie kwotę 20 tysięcy złotych, która została spłacona w formie dwóch pierwszych rat, po czym prokuratura nie mogła wszcząć postępowania,
ponieważ niejednokrotnie kredyty te były brane na osoby, na tak zwanych słupów. Mało tego, Krystian sterował również tak zwanym podstawieniem lewych zaświadczeń o zarobkach, co było dodatkowym przestępstwem. Natomiast co do oszustwa, proszę Państwa, prokuratura umorzyła to postępowanie ze względu na brak cech przestępstwa. Jest to paradoks i paranoja. Owszem, wiele osób w ogóle nie zgłosiło się do prokuratury, ponieważ obawiało się, że dając mu pieniądze w gotówce, będą ponosiły odpowiedzialność przed urzędem skarbowym, że brały jakiekolwiek pieniądze, czy też, że dostaną zarzuty lichwy. Ponieważ każde pieniądze, które są ponad, powiedzmy, 3 bodajże procent, mogą być potraktowane w tym momencie z kodeksu karnego już za tak zwaną lichwę. W związku z tym te ustawowe odsetki, czy też ustawowe, tak zwane ustawowa możliwość pobierania wynagrodzenia za pożyczkę jest minimalna, która, jeżeli ten próg zostanie przekroczony, wtedy osoby te obawiały się jakichkolwiek zarzutów prokuratorskich. Proszę Państwa, nie obójcie się. Wy straciliście swoje niejednokrotnie całe majątki. Nie absolutnie zgłaszajcie to do prokuratury, zgłaszajcie to na policję, przekazujcie informacje, tak jak powiedziałem, ewentualnie na telefon alarmowy naszego biura, a my będziemy wiedzieli, co zrobić z tym dalej, tak, żeby Krystian J. został ukarany za swoją przestępczą działalność i liczne wybudzenia od wielu osób, które do tej pory bały się złożyć zawiadomienie i po prostu siedzą cicho ze względu na konsekwencje prawne, które mogą ponieść wynikające z tej właśnie pożyczki, którą jemu udzielili. Spłacają niejednokrotnie kredyty bankowe ci biedni ludzie, którzy nie mają w tym momencie pojęcia, dlaczego tak się stało, po prostu przez ich naiwność i być może chęć zysku, nie oszukujmy się, co powoduje i prowadzi do w ogóle funkcjonowania i działalności piramid finansowych. Niestety chęć zysku, która na początku jest zagwarantowana i osoby wręcz nakręcają się nawzajem i są tak zwane naganiacze, którzy dostają od niego pieniądze, którzy kierują inne osoby do inwestycji, gdzie wszyscy mówią, jest super, gość jest wypłacalny, płaci, tylko że czym płaci? Nie z inwestycji, nie z handlu diamentami, nie z handlu złotem, tylko i wyłącznie z pieniędzy, które zostały mu powierzone, przeznacza na to część, powiedzmy, część puli tych pieniędzy, którymi dysponuje, po to, żeby nakręcać jeszcze kolejnych naiwnych w celu oszukania ich i tworzą się nawet, proszę Państwa, takie giganty parabankowe, jakie mamy, powiedzmy, Zambergold, który również wcześniej był karany. I teraz, czy nie jest to zachętą, proszę Państwa, tak w sumie niska kara i poddanie się tej karze przez Krystiana J. zachętą do jego dalszej przestępczej działalności? Pytanie do Pani, o jakich kwotach w tej chwili mówimy z Pani strony? To znaczy ja 350 tysięcy. U mnie około 160. Czyli razem mamy około pół miliona, dwie osoby. Mówimy o tych kwotach, które płacaliśmy. Tak. Dwie osoby mamy pół miliona złotych. My nie chcemy jako biuro działać i prowadzić działań, które wykraczają poza granice tutaj prawa i nawet nie będziemy w jakikolwiek sposób najeżdżać. Wiemy, że w najbliższą sobotę pan Krystian J. będzie szczęśliwym nowożeńcem. Wiemy, gdzie ma dojść do tego ślubu. Proszę Państwa, wiemy, kto jest narzeczoną, powiedzmy, pana Krystiana J. I dobrze by było, żeby narzeczona zastanowiła się nad tym, czy zanim powie sakramentalne tak, nie wbije się w kolejne problemy ekonomiczne z panem Krystianem J., jak również rodzice narzeczonej, która mieszka w Szubinie, która pracuje w zakładzie fryzjerskim. Przedszkolanką. Jest przedszkolanką. Czy oby sytuacja nie doprowadziła do tego, że jeżeli będzie miała wspólnotę małżeńską, komornik nie przyjedzie do przedszkola i nie zabezpieczy jej pensji. Także tutaj taka mała przestroga dla tych wszystkich, którzy nawiązują bliższe kontakty, aniżeli kontakty wypicia kawy z
panem Krystianem J. do tego, że mogą również ponosić odpowiedzialność ekonomiczną wynikającą z tak zwanej wspólnoty małżeńskiej. Chyba że pan Krystian J. był na tyle przebiegły i na tyle dobry dla swojej przyszłej małżonki, że po prostu zrobił tak zwaną rozdzielczość majątkową. Właśnie, ale jeszcze chciałbym zapytać... Oczywiście, to nie zmienia faktu, jak tutaj pani powiedziała, że mamy do czynienia z klasycznym przykładem oszusta, który prowadzi swoją działalność od 2010 roku do 2015 roku prowadził tego rodzaju proces. Na tę chwilę ustaliliśmy, bo na tę chwilę, dokładnie. Maciej Czerniak, Gazeta Pomorska. Takie pytanie w kwestii tych postępowań prokuratury i ABW. One się toczyły równolegle, czy jedno po drugim? No, samo ABW nie prowadzi działań. ABW nawet jeżeli prowadzi działania, to prowadzi w tym momencie pod nadzorem prokuratorskim. Dokładnie, to były prowadzone tak zwane podwójne czynności, czyli czynności działalności, nielegalnej działalności parabankowej, jak również oszustwa w stosunku do osób pokrzywdzonych. Oszustwo zostało umorzone, natomiast jeżeli chodzi o działalność parabankową, poddał się dobrowolnie karze. To już było prowadzone przez oczywiście decyzję przed sądem, ponieważ zarzuty zostały i akt oskarżenia został skierowany przez prokuraturę do sądu, który przyjął, że tak powiem, przy współpracy z oszustem jego propozycję, czy propozycję jego adwokata na rozwiązanie tego problemu. Czegokolwiek zapłatę miał zasądzoną do uiszczenia, że tak powiem. Jeszcze raz? Czymś coś zapłacić w związku z tym? Jakąś grzywnę? To pytanie proszę skierować do sądu, który wydał takie postanowienie, ponieważ my nie mamy w tym momencie informacji wglądu w akta i jaka była nałożona kara tak zwanego dobrowolnego ukarania się i poddania się karze. A która jednostka prokuratury to prowadziła? Bydgoszcz. Tak. Bydgoszcz. Rejonowa? Nie pamiętam. To była prokuratura okręgowa. Jeszcze mam pytanie. Biorąc pod uwagę... Z pewnością Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej będzie doskonale zorientowany, jeżeli chodzi o tę działalność, ponieważ tam było parę osób, które były pokrzywdzone. Niemniej jednak, tak jak mówię, część osób nie złożyła w ogóle zawiadomienia z obawy o jakiekolwiek działania w stosunku do nich, które się mogą niestety odwrócić dla nich problemy. Ale tak jak powiedziałem, w momencie, kiedy policja, czy prokuratura, czy ABW, czy ktokolwiek prowadzi jakiekolwiek działania, tego rodzaju czynnościach, jeżeli chodzi o tutaj wyłudzenia oszustwa, raczej nie ma tego rodzaju problemu, że ktoś ściąga, szarpie, czy są, panie są przykładem, że nikt ich nie, w żaden sposób nie prześladował, nie szarpał pod kątem, a skąd wzięłyście pieniądze, czy zostały panie przesłuchane na tę okoliczność. I praktycznie w wyniku naszych czynności, naszych działań, które zostały prowadzone dalej, w maju tego roku zostało wszczęte ponowne postępowanie, jeżeli chodzi tutaj o konkretnie te dwie panie, które są razem ze mną. Jeszcze chciałbym zapytać, z punktu widzenia takiego globalnego, jeśli chodzi o rozwiązania w innych krajach, bo w Polsce ta bezradność, jeśli chodzi o uzyskanie w trybie szybkim rozwiązania korzystnego z punktu widzenia właśnie skuteczności działalności prawa, powoduje, że często, czy coraz częściej pojawiają się takie pomysły wśród poszkodowanych, szczególnie osób oszukanych, żeby samodzielnie wymierzać karę, żeby doprowadzać do samosądów. To jest coraz częstszy sposób myślenia. Co należałoby się w Polsce zmienić z punktu widzenia skuteczności egzekwowania prawa właśnie na wzór innych krajów, żeby można było skutecznie tego typu pomysły ukrócać i ludzi, którzy doprowadzają takich oszustw, skutecznie karać. Oczywiście musimy tutaj się odnieść, że prokuratura ma narzędzia, którymi może dysponować w przypadku oszustw tak zwanego systemu amerykańskiego. Oddasz pieniądze, my ciebie łagodnie potraktujemy. Nie oddasz pieniędzy, nie naprawisz szkody, będziesz siedział powiedzmy 5 lat. I gdyby prokurator podszedł do tak zwanego negocjacyjnego podejścia w tym momencie z Krystianem J., myślę, że panie dzisiaj mogłyby być szczęśliwymi posiadaczkami swojego majątku, ponieważ kara, która groziłaby Krystianowi, na przykład 10 lat więzienia, nie opłacałaby się dla niego, żeby te pieniądze w jakikolwiek sposób nawet zawekować, ponieważ i zakopać w ogródku,
ponieważ siedzieć 10 lat w więzieniu za oszustwo, za wyłudzenie byłoby nieopłacalne w tym przypadku, no bo bądź co bądź jakby nie było, straciłby całe swoje młode, normalne funkcjonowanie i życie. Stąd też zbyt mała aktywność niejednokrotnie ze strony prowadzącego referenta z prokuratury powoduje, że niestety jest to zachętą do prowadzenia takiej działalności. I tu idealnym przykładem i wręcz sztandarowym przykładem jest Marcin P., przedstawiciel Amber Gold, który doprowadził, i Katarzyna bodajże, jak dobrze pamiętam, imię małżonka, których doprowadzili do tak ogromnych strat. I w pierwszej fazie dokładnie również poddał się Marcin P. dobrowolnie, proszę Państwa, karze. Była to dla niego zachętą do rozpuszczania i do stworzenia giganta ekonomicznego, który oszukał wiele tysięcy ludzi. W tym przypadku być może Krystian J. będzie również takim przykładem sztandarowym tego rodzaju działalności przestępczej, ponieważ brak odpowiedzialności karnej kreuje niejako bandytów, oszustów, przestępców do dalszego popełniania przestępstw i prowadzenia działalności w zakresie oszustw, które są popełniane na szkodę wielu osób. No, chcę tutaj też jeszcze to nadmienić, że z naszych informacji, co jest paradoksem, pan Krystian studiuje prawo. Czyli bardzo dokładnie przygotowuje się, być może rzeczywiście do... Do kolejnego strzału? Który, większego, tak? Większego, który pociągnie... Wie doskonale, co może zrobić, jak może zrobić, manipulował przez nas przez okres 2 lat skutecznie, bo działał bardzo, bardzo mądrze, delikatnie, że za chwileczkę będą pieniądze, za chwileczkę będą zwodził, nas po prostu potrafił to zrobić. Więc myślę, że mając też w ręku takie wykształcenie, no, odpowiednio będzie sterował oczywiście pewnego rodzaju działaniami, które na tej płaszczyźnie mogą przynieść dla niego bardzo duże zyski. Ja muszę Państwu powiedzieć, że niedawno mieliśmy przypadek, gdzie jeden, bardzo głośna sprawa na terenie Kutna, gdzie pracownik banku wyłudził z banku oszczędności klientów, wyłudził około 900 tysięcy złotych. Za tę kwotę, którą wyłudził, został skazany na 1,5 roku więzienia, 9 miesięcy odsiedział, po 9 miesiącach został wypuszczony na wolność, ponieważ sąd uznał, że to był jednak biedny hazardzista, który przegrał te pieniądze, ale osoby, no, bądź co bądź jakby nie miało, tych pieniędzy nie miały. Mało tego, sąd nie zastosował nawet zakazu prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, gdzie przepływ gotówki może być przez jego ręce aktywny i w dużej ilości, i zrobił drugi numer, oszukał firmę, dla której pracował z Łodzi, przy sprzedaży telefonów komórkowych na kwotę, dwie firmy w zasadzie, na kwotę sięgającą prawie 5 milionów złotych. Proszę Państwa, czyż to nie jest skandal? Oszust dopuszczony do dalszej działalności powiedzmy gospodarczej o charakterze finansowym ma w ręku kolejne narzędzie, gdzie uznał, że w sumie jak za 900 tysięcy odsiedział 9 miesięcy, przekalkulował sobie 100 tysięcy miesięcznie, zrobił kolejny numer. My zatrzymywaliśmy tego człowieka 2 miesiące temu na terenie Kutna. Za to drugie oszustwo. Jeżeli pytanie odnośnie pana Krystiana, czy ta jego działalność miała jakieś chociażby pewne pozory legalności, mam na myśli jakąś nazwę firmy, spółki, albo chociaż inicjał tej nazwy pod szyldem. Tak, bardzo proszę. To znaczy Krystian prowadził firmę brokerską, nazywała się Trade Hawk. W zasadzie nam już chyba 2-3 lata temu zawiesił jej działalność i powoływał się na tą właśnie firmę, że jakby podszedłem tej firmy. Firma ta działała od 2010 roku. To już nie pamiętam dokładnie tak, od którego, ale w każdym razie w zasadzie na to się powoływał. Czyli powoływał się na firmę, która już była zawieszona i w dalszym ciągu prowadził działalność, ale to już w tym momencie przestępczą. Tak.
Jeżeli nie ma więcej pytań, bardzo Państwu dziękuję za uwagę i dziękuję za zainteresowanie się naszym tematem. Bardzo dziękuję. Dziękujemy serdecznie.